zapraszam na kolejny filmik. Dzisiaj sobie zrobimy taką pogadankę na temat kosmetyków do makijażu, czyli kolorówki. Czy tańsze znaczy gorsze, czy droższe znaczy lepsze? Czy nasze zakupy są uzależnione od pojemności naszego portfela? Czy od tego, jak bardzo lubimy opływać w luksus? Czy od tego, czy po prostu lubimy kosmetyki drogeryjne, chcemy być na topie, coś tam nowego wchodzi i chcemy sobie to wypróbować? Powiem szczerze, że ja się sama nad tym nigdy nie zastanawiałam. Miałam ogromny wachlarz kosmetyków. Ja Wam teraz nie pokażę, bo ja mam straszny bałagan na stole. Powiedziałam sobie, naszkowałam sobie kosmetyki z różnych właśnie półek cenowych. Powiem szczerze, że ja sięgam po kosmetyki, czasami kierując się marką, bo mam jakieś tam swoje upodobania, natomiast często po prostu sięgam po kosmetyk, który mi służy. I ja się nawet nie zastanawiam nad tym, czy to jest kosmetyk droższy, czy to jest kosmetyk tańszy. On po prostu w danym momencie mi służy, jest dla mnie fajny. Natomiast teraz, jak zaczęłam tutaj wyciągać te kosmetyki, jeszcze się sobie tak układać, to powiem szczerze, że ta waga, ta szala jest taka pół na pół. Niektóre kosmetyki, rzeczywiście te droższe są dla mnie dużo lepsze, niektóre są, nie wiem, drogeryjne w okolicach 10-15 zł i również używam je na co dzień. Postanowiłam zrobić ten filmik, skupić się właśnie dzisiaj na twarzy. Zacznę Wam pokazywać te kosmetyki od kosmetyków, które nakładamy po prostu w kolejności malowania. Jako pierwsze podkład nakładamy sobie bazy. Ja przyniosłam tutaj dwie bazy. To jest baza z NYXa, wersja droższa, i baza z Oriflame, wersja tańsza. Różnica cenowa to jest co najmniej trzykrotna. Oczywiście NYX jest tą pozycją droższą. I zdecydowanie, ponieważ ja przyniosłam te dwa produkty, dlaczego? Dlatego, że to są produkty kompatybilne, czyli one właściwie mają robić to samo. To są obie bazy rozświetlające, nawilżające, wygładzające skóry, które mają się idealnie stawiać z podkładem. Tutaj ten pojedynek zdecydowanie wygrywa NYX i gdybym miała się zdecydować na zakup jednej z tych baz, na pewno byłby to NYX. Słuchajcie, i według mnie warto zainwestować przy bazach pod podkład więcej pieniążków, dlatego że nie jest to produkt używany codziennie. Jeżeli rzeczywiście chcecie efektu takiego, jak obiecuje producent, no to zdecydowanie ta baza wygrywa, a to jest po prostu taka średnia baza, która na pewno nie spełni Waszych oczekiwań. Jak już sobie nałożyłyśmy bazę na buzię, tutaj przyniosłam dwa podkłady, które mają być długotrwałe i no takie delikatnie matujące, wygładzające skórę. To jest MAC Pro Longwear i to jest Revlon Color Stay. Różnica w cenie co najmniej trzykrotna, to jest około 120, to jest około 30 zł, 3-4-krotna różnica. I znowu tutaj no ten pojedynek, według mnie wygrywa no zdecydowanie MAC. Rzeczywiście ta skóra jest taka, jak producent obiecuje, że będzie po tym podkładzie. Natomiast ten podkład, oczywiście jest to też podkład kultowy, ja wiem, że on ma mnóstwo zwolenniczek, sama go swojego czasu używałam. Natomiast jak kupiłam sobie MAC i mam porównanie tych produktów, no zdecydowanie wygrywa MAC. Także według mnie też warto zainwestować tutaj w droższy produkt. Następnie już sobie buzię podkładem potraktowałyśmy, to skupiamy się na produktach pod oczy, na korektorach. I tu przyniosłam akurat takie korektory, jakie ja używam na zmianę. To jest MAC Pro Longwear, to jest długotrwały korektor. To jest rozświetlający z Yves Saint Laurent Touche Eclat. Wiecie, to jest kultowy ten produkt z benzeniem. I najtańszy to jest Oriflame Absolute Concealer for Eyes. I powiem Wam szczerze, że tak, no oczywiście, gdybym miała się zdecydować tylko na jeden z tych produktów, na pewno zdecydowałabym się na Yves Saint, tak? Ponieważ jest to produkt wielofunkcyjny, jest to korektor rozświetlający, dający bardzo ładny wygląd okolicy oka. Natomiast gdybym chciała tą skórę zmatowić, żeby to był długotrwały, no zdecydowałabym się na MAC. A na co dzień, powiem szczerze, stosuję najtańszy z nich, bo jest najlżejszy, daje mi średnie krycie, nie mam na twarzy maski, jest to korektor z Oriflame'u za około 20 zł. Także jeżeli chcecie zainwestować w jeden produkt, to zdecydowanie również poleciłabym coś z wyższej półki cenowej. Natomiast jeżeli na co dzień malujecie się raczej delikatnie, to zdecydowanie wystarczy Wam coś tańszego. Natomiast jeżeli chciałybyście korektor do zadań specjalnych, no to niestety już musiałybyście zainwestować w coś droższego. Ja akurat pokazuję MAC Pro Longwear. Słuchajcie, wydajność tego korektora jest po prostu nieziemska. No, ja nie wiem, czy ja po prostu go zdołam zużyć. I teraz następnie dziewczyny sobie nakładają pudry. Ja przyniosłam znowu tutaj dwa. Transparentny Rimmel Stay Matte i Photo Ready z Revlon. Różnica w cenie mniej więcej dwukrotna. Gdybym miała się zdecydować tylko na jeden z nich, z pewnością wystarczyłby mi rimmel za około 10 zł. Transparentny, bardzo fajny. To jest moje drugie opakowanie od chyba 3 lat. Jest bardzo wydajny. Zdecydowanie wydaje mi się, że tutaj nie ma co przepłacać. Świetnie się sprawdza. Myślę, że wiele z Was doskonale o tym wie. Jak już sobie przypudrowałyśmy buzię, to ja zabieram się za makijaż oka.
która dziewczyna zabiera się za konturowanie. Ja daję tej twarzy troszeczkę jakby dojść do siebie po tym punkcie i zabieram się za oko. Przyniosłam Wam tutaj pokazać cienie. Taką moją codzienną paletą to jest paleta, którą sobie sama zbudowałam jakby w Inglocie. To jest taka paleta cieni i właśnie produktów do konturowania, czyli bronzera i różu. Tutaj mam taką paletę następną, też już w zupełnie innej tonacji kolorystycznej, to jest również paleta z Inglota. Paleta firmy Bicor. Jest to paleta już dużo droższa, ma przepiękne kolory, jest bardzo wydajna. Natomiast słuchajcie, jakość opakowania, to jest paleta, która kosztuje co najmniej 80 zł, tak? No to jest w ogóle drama, to jest w ogóle cały napis jest starty, w ogóle zamknięcie się w ogóle nie trzyma, więc ja jak miałabym to przewozić, to musiałabym to wkładać w jakiś woreczek foliowy. Na przykład pokażę Wam, jak się ma paletka. To jest paleta z Lancome, 4 cienie i to jest to paleta obok tutaj z Inglota. Słuchajcie, cena tej palety z Lancoma, no to jest 100 paręnaście, 100 parędziesiąt złotych. Cena takiej palety to jest wkłady chyba są po 13 zł, więc to jest z opakowaniem około 50-60 zł. Ja uważam, że cienie tańsze w tej chwili polskich firm, szczególnie Inglot, Kobo, są tak doskonale napigmentowane, są na tak doskonałych bazach robione, że naprawdę nie ma się co tutaj przyczepić. To jest na przykład szarość z Clarence'a. To jest na przykład tutaj druga, bo chciałam Wam pokazać szarość z Oriflame. No i tutaj wykonanie opakowania, nasycenie koloru, no zdecydowanie tutaj wygrywa Clarence, w ogóle nie ma o czym mówić. Oriflame ma bardzo średnie kosmetyki do makijażu, ja go praktycznie nie używam, sypie się, także... Też zdecydowanie ulubioną moją paletą jest paleta The Nudes z Maybelline. To jest paleta w takich kolorach ziemi, neutralnych, pasujących każdemu. Przepiękna, idealnie napigmentowana, bardzo dobrze się trzyma, niestety jeszcze niedostępna w Polsce. Ja Wam kiedyś mówiłam w którymś filmiku, nie pamiętam w którym, może w ulubieńcach, że ja mam drugą taką paletę nową, przysłaną z zagranicy i ja bardzo chciałam Wam zrobić rozdanie, ja bardzo chciałam, żeby któraś z Was u mnie na kanale wygrała taką paletkę. Tylko prosiłam Was o pomoc w komentarzach, jakby ten konkurs miał wyglądać. No niestety jakoś bez odzewu, może tym razem się zainteresujecie. Mam taką paletkę, chciałabym zorganizować konkurs, żeby ktoś ją wygrać. Podsumowując tutaj nasze cienie, to jest na przykład paletka, słuchajcie, z Clinique. Tak się prezentuje, piękne opakowanie, bardzo wygodne, też bardzo ładne kolory. Tu jest druga też paletka z Clinique. Oj, ale to się tak otwiera. Jest takie bardzo też neutralne cienie i jeszcze do tego jest, widzicie, róż do policzków. Także gdybym, słuchajcie, miała zainwestować tylko w jedne cienie, to myślę, że jednak byłyby to cienie z troszeczkę wyższej półki. Natomiast jeżeli mogę sobie pozwolić czasami kupić takie cienie czy takie, to wydaje mi się, że kupowałabym te cienie polskich firm. Tańsze, drogeryjne, na przykład takie cienie pojedyncze Kobo, też piękne kolory, ładnie opalizują. Co u mnie tutaj wygrywa? U mnie, w tym co Wam pokazałam, wygrywa średnia półka cenowa, zdecydowanie wygrywa no, ta paletka. The Nudes Maybelline. Przepiękne kolory, można pięknie budować makijaż od wieczorowego do dziennego. Myślę, że nie warto aż tak strasznie inwestować w jakiś bardzo drogi cień. Chyba, że na przykład w taki cień bazowy, jakiś taki budyniowy, karmelowy, który tworzy bazę do makijażu i chcemy, żeby on się bardzo długo ładnie utrzymywał, to rzeczywiście no, na przykład z Clinique można sobie zafundować taką półeczkę, a resztę kolorów, które używamy rzadziej, kupować sobie po prostu z tym tańszy. Jak już sobie umalowałyśmy tutaj oko cieniami, to potem na przykład tuszujemy rzęsy. Tutaj przyniosłam dużo różnych produktów do rzęs, różnych tuszy i teraz tak, no to jest produkt bardzo drogi, to jest produkt Dior Show. Natomiast to są produkty bardzo tanie, bo to jest Celia i to jest Lovely. A no to jeszcze Wam pokażę, to jest na przykład Max Factor 2000 kalorii i MAC Extended Play Giga Black Lash. Powiem szczerze, ja tych tuszy, właściwie te, które Wam tutaj pokazałam, to są tusze, których ja używam bez przerwy. Raz tego, raz tego. To wszystko zależy, jaki ja efekt na tych rzęsach chcę uzyskać. Ja Wam proponuję,
jeżeli chcecie na dzień fajną maskarę, taką, nie wiem, do codziennego stosowania, spokojnie możecie między tymi dwoma tanimi maskarami, zdecydowanie polecałabym Wam Lovely. Mnie się ta seria jakoś specjalnie nie sprawdziła. Nie jest zła, ale nie sprawdziła się. Są to kosmetyki praktycznie w jednakowej cenie, bo to są tusze po około 10 do 12 zł. Ten jest świetny. Ja go używam na co dzień, bardzo go lubię. Z kosmetyków drogeryjnych, jeżeli jest w promocji, zawsze kupuję sobie, bo lubię mieć na stanie Max Factor 2000 kalorii. A z tych drogich, no właśnie ten Dior i ten maczek, to chyba zdecydowałabym się jednak na maka, bo ten Dior, oprócz tego, że jest przepiękny, słuchajcie, ja mam ten tusz już bardzo długo i ja go noszę w kosmetyczce, tu się nic nie ściera, on bardzo ładnie wygląda, on bardzo ładnie rozdziela rzęsy, ja nie będę wam robiła żadnych słoczy, bo tu nie o to chodziło, żeby pokazywać wam szczoteczki, tylko tak, gdybym się miała zdecydować na zakup jednego tuszu, to chyba nie kupiłabym tuszu za 10 zł, bo byłoby mi po prostu, bałabym się, że może on nie sprosta moim oczekiwaniom, że za chwilę będę musiała dokupić drugi. To zdecydowałabym się po prostu na taki tusz średni, czyli ciut droższy, ale nie jeszcze z tej półki najdroższej, czyli na tego Maca 2000 kalorii. Natomiast gdybym chciała zainwestować w tusz 100 parę złotych, to myślę, że chyba ja akurat ze swojego punktu widzenia, mimo że ten jest taki luksusowy i fajnie wygląda, to jednak polecałabym Wam tego Maca, bo on jest naprawdę super. Następnie, jak już sobie wytuszowałyśmy rzęsy, to ja teraz przechodzę, już pomijam tutaj linery, kredki i wszystko inne, bo naprawdę ten filmik trwałby obłędnie długo. Następnie, jak już sobie pomalowałam rzęsy, przechodzę do konturowania twarzy. Teraz tak, to jest wersja droższa, to jest ziemia egipska, to jest wersja tańsza, to jest Kobo Sahara Sand bronzer do konturowania twarzy. Słuchajcie, jakość opakowania, tragedia. Co prawda to jest puder, który ma około 2 lat. On jest bardzo ciepły w kolorze, dlatego ja go używam tylko i wyłącznie, jak jestem opalona. Natomiast ten Kobo to jest taki chłodny odcień brązu z dużą dozą szarości. Dla blondynek, dla osób o jasnej karnacji jak najbardziej do konturowania wystarczy. Różnica w cenie. Taka ziemia egipska to jest około 100 zł. Sahara Sand to jest około 20 zł. Gdybym miała decydować się na jeden produkt, z pewnością Kobo, dlatego że jest to produkt wielofunkcyjny, doskonale się sprawdza, jakość do ceny jest bardzo adekwatna i myślę, że spokojnie można się zdecydować na coś takiego. Mam tu jeszcze dla Was do pokazania bronzer z Lancome. On ma w sobie drobinki, dlatego uważam, że jest to tylko bronzer na specjalną okazję. Bardzo ciepły w kolorze, cena podobna do ziemi egipskiej, natomiast gramatura dużo, dużo mniejsza. Ale jeżeli nie potrzebujecie takiego wielkiego bronzera, to zdecydowanie ten Lancome wystarczy. Jak już sobie wykonturowałyśmy buzię, moje drogie, to przechodzimy do różu na policzki. Ja Wam tutaj pokażę z Diora taki róż, no to jest przepiękny. To jest taki róż i powiem szczerze, że to jest jedyny pędzelek, słuchajcie, który ja wykorzystuję, taki pędzelek dołączony do produktu. Następnym różem, jaki mam Wam do pokazania, to jest róż z Golden Rose. Podobał mi się kolor, bo nazywał się numer 09, ale ja chciałam, żeby on miał troszeczkę dodatku złota w sobie i właśnie się dlatego na ten róż zdecydowałam. Oczywiście różnica cenowa jest ogromna. Dior to jest około 130, ten jest około 20 zł. Natomiast nie ma w ogóle o czym mówić. To jest przepiękny, fantastyczny róż. On w ogóle ma taką zdolność do dopasowywania się do karnacji. Natomiast ten po prostu przy jednym muśnięciu pędzelkiem, on się w ogóle, słuchajcie, ja nie wiem, on się po prostu sypie, kruszy. On absolutnie nie spełni moich oczekiwań, chociaż pani zachwalała, że on jest również wygany, tak jak bourgeois. No nie. Takich tańszych, które zdecydowanie mogę Wam polecić. W ulubieńcach chyba Wam pokazywałam, gdzieś może tutaj będzie jakiś odnośnik do filmiku o ulubieńcach, bo tam parę tych kosmetyków się znalazło. To jest Bouncy Blush z Maybelline, to jest taki puder w takim jakby delikatnym musie. On oczywiście jest taki bouncy, on się tak nagina. To jest, ja nie wiem, czy on jest dostępny już w Polsce, natomiast to jest zdecydowanie produkt, jeżeli mogę Wam polecić tańszy róż, to taki. Jeżeli droższy chciałbyście zainwestować w jeden porządny róż, to polecam Wam ten z Diora. Fantastycznie opakowanie wykonane, bardzo długotrwały, ma piękny kolor i ma pędzelek, który wykorzystujemy, bo ja rzadko wykorzystuję pędzelki dołączone do opakowania. Jak już sobie nałożyłyśmy róż i pięknie nasze policzki już wyglądają, są rumiane, to teraz przyjdzie czas na rozświetlacz. Ja Wam chciałam pokazać rozświetlacz Mary Luminizer The Balm w kamieniu, Applying Clinic w
takim atomizerków delikatnej żelowej konsystencji. I jeszcze mam tutaj taki dwufazowy, to jest produkt do brwi. Tutaj jest cień do brwi, tutaj jest właśnie rozświetlacz, który również możemy używać na kości policzkowe, w takiej bombeczce jak błyszczyk. Teraz tak, różnica cenowa między tymi produktami. Najdroższy oczywiście będzie Clinique, to jest cena około 100 zł. To jest dwufazowy, taki dwupoziomowy produkt do pielęgnacji brwi z rozświetlaczem, to jest cena około 30 zł. I Mary Luminizer to jest cena około 65 zł, to jest produkt w kamieniu. On ma przepiękny szampański odcień, daje ładną taflę na policzkach. Ja go czasami stosuję, nawet muskam sobie nim powieki, żeby jako cień go użyć. Gdybym miała się zdecydować na jeden z tych produktów, na jakość jego wykonania, na łatwość aplikacji, zdecydowanie Mary Luminizer wygrywa. Jest to średnia półka cenowa, jest to bardzo wydajny produkt, mimo że koszt jest około 65 zł. Jest to na pewno produkt, w który warto zainwestować, bo będziecie go miały bardzo, bardzo długo i daje fantastyczny efekt. Ten efekt z tej gąbeczki nałożony, ja sobie tam trzy punkciki robiłam i wklepywałam. Jak nie miałam porównania z Mary, to wydawało mi się, że jest w porządku. Jak nałożyłam Mary, to niestety ten poszedł w odstawkę. Natomiast to jest raczej taki rozświetlacz. Ja go częściej stosuję na dekolt, na przykład jakieś tam muskam, umieszam go sobie z drobiną balsamu, bo na twarzy on ma za dużo, wydaje mi się, tego błysku daje, ma za duże te drobinki rozpraszające. Natomiast Mary jest tak miałka, że ona po prostu tworzy tafle, a nie takie wyodrębnione drobinki. Jak już sobie rozświetliłyśmy łuki brwiowe, to co my sobie robimy? Ja sobie wtedy zazwyczaj zaznaczam usta. Przyniosłam Wam tu wiele produktów do ust. Nie wiem, od czego właściwie zacząć. Dobra, zaczniemy od produktów matowych, od pomadek matowych. Wersja droższa, czyli MAC, i wersja tańsza Velvet Matte Lipstick z Golden Rose. Kolory bardzo podobne. To są takie nasycone róże, fuksje, wiecie, piękne. Obie te pomadki są matowe. To jest cena 10 zł. To jest cena 100 zł. Gdybym na co dzień używała takiej pomadki i chciałabym mieć pomadkę rzeczywiście odpowiadającą moim oczekiwaniom, zdecydowałabym się na MAC. Ale ponieważ ja wiem, że większość dziewczyn takich pomadek w takim kolorze nie używa na co dzień, to wydaje mi się, że opcja za 10 zł w zupełności Wam wystarczy. Zobaczcie, pokażę Wam mniej więcej kolorystykę, jak one wyglądają. Pomadki z Golden Rose są okrzyknięte sławą, są bardzo dobre, więc jeżeli używacie pomadek matowych na co dzień i ma być ta pomadka super trwała, fajna, codzienna, zainwestujcie i kupcie sobie pomadkę z MAC, tak? W Retro MAC z wykończeniem koloru już do wyboru, to jest Out of Fabulous. Natomiast jeżeli chcecie taki kolor tylko raz na jakiś czas, z pewnością Velvet Matte Lipstick z Golden Rose Wam wystarczy. Następne to są takie pomadki o błyszczyki. One nawet bardzo podobnie wyglądają ich opakowania. Niech Was to jednak nie zwiedzie, ponieważ to jest pomadka matowa z Manhattanu Soft Matte Lip Cream. Natomiast to jest błyszczyk z MAC-a. One są nawet bardzo podobne w odcieniu. Z tym, że ten jest matowy, ten ma delikatne drobinki. Z błyszczykami to jest tak, albo się je lubi, albo się ich nie cierpi. Ja lubię błyszczyki, ale powiem szczerze, że cena 10 zł, cena prawie 100, no zdecydowanie wybrałabym Manhattan, bo błyszczyki z MAC-a są super, natomiast czy są warte aż tylu pieniędzy, nie wiem. Gdybym miała Wam polecić, myślę, że spokojnie mogłybyście sobie zostać przy Manhattanie. Następne to są takie błyszczyki smakowe. Specjalnie wybrałam o podobnej kolorystyce. To jest pomarańczowy z Fat & Wrap. To jest bananowy Juicy Tube z Lancoma. To jest błyszczyk naturalny na bazie olejów, no to też jest niby naturalny z Lancome. Cena jest w sumie podobna, bo one obydwa kosztowały około 65 zł. Powiem szczerze, tutaj jest dowolność. Jeżeli lubicie oleiste, zapachowe, owocowe błyszczyki o naturalnym składzie, do wyboru, do koloru, na co macie ochotę, 15 ml mają obydwa. Ten daje odrobinę więcej połysku, bo jest bardzo naolejowany. Ten chyba jest troszeczkę trwalszy na ustach. Także, co wolicie? Następne, różowe, przyniosłam Wam z delikatnymi drobinkami błyszczyki. No słuchajcie, no jak one w ogóle wyglądają? Ten jest przepiękny, Dior, to jest Belle. Ja uwielbiam po prostu designy z Diora, no są po prostu przepiękne. Ten błyszczyk jest bardzo wydajny, to jest taki róż. On ma nawet nie gąbeczkę, tylko ma taki pędzeleczek.
to jest naprawdę no, bardzo duża pojemność. Jeżeli lubicie takie transparentne błyszczyki, takie baby lipsy i chciałbyście jeden porządny taki błyszczyk, ja bym chyba jednak kupiła droższy, bo te tańsze według mnie cena jest no, ogromna, jest różnica w cenie, bo 10-krotna, ale te tańsze to są takie gadżety do torebki, wiecie, to jest takie maźnięcie ust. Natomiast usta posmarowane już takim błyszczykiem rzeczywiście fajnie wyglądają, taką tarką ziemienią i dosyć długo się utrzymują. To są takie po prostu mazidełka. Następnie dwie pomadki w odcieniu właśnie też jakimś takim delikatnym, różowym. To jest też pomadka z Biora, tutaj ta, a to jest pomadka z Maybelline. One mają kolory zbliżone do siebie, bo to są takie nudziaki, jedna jest bardziej beżowa, druga jest bardziej różowa. Ponieważ ja takie pomadki nude używam na co dzień, gdybym miała kupić tylko jedną z nich, to ja bym chyba jednak, słuchajcie, kupiła sobie z Maybelline tą pomadkę, bo ona jest bardzo wydajna, ma bardzo ładny ten kolor. Mnie się ogólnie pomadki jakoś strasznie długo nie trzymają, ja muszę dosyć często poprawiać tę pomadkę na ustach, dlatego myślę, że różnica w cenie jest tak ogromna, ta kosztuje około 25, to około 130, że ja bym się zdecydowała jednak na tą z Maybelline. Natomiast mówię, jeżeli chodzi o błyszczyk, ponieważ błyszczyki troszeczkę są inne, to jednak wolałabym ten droższy. A te następne podobne produkty w bardzo różnej półce cenowej to jest Lips on Top z Celi i to są Chubby Sticky z Clinique. W tej chwili mam chyba nawet na ustach te. Ale to jest taka kredka z Celi. Tu akurat no, kolory są różne. Wzięłam, bo nie mogłam znaleźć dwóch podobnych. Natomiast znowu, ponieważ to, gdybym miała się zdecydować tylko na jeden z nich, nie chciałabym się rozpełniać, to zdecydowanie bym poleciła Chubby Sticka, dlatego że daje komfort na ustach, ta skóra jest na długo wypielęgnowana, a to jednak trzeba naprawdę często nakładać, często powtarzać. Nie mam takie wrażenie, że jak ja sobie tu umaluję usta, to on mi się ściera ten kolor ze środka i zostaje mi kontur i ja strasznie tego nie lubię i ja muszę poprawiać. Natomiast jakoś te Chubby Sticky ścierają się bardziej równomiernie. Dlatego gdybym miała kupić tylko jeden produkt, to kupiłabym Chubby Sticka droższy. Natomiast no wiecie, my dziewczyny jesteśmy po prostu takie, że my lubimy testować, ktoś tam nam powie, kogoś coś zobaczymy, coś jest fajne. I czasami nie zdajemy sobie sprawy z tego, że właśnie kupujemy dużo produktów tańszych na jakichś tam promocjach właśnie w Superfarmie czy w Rossmanie i potem mamy po prostu tak jak ja w tej chwili stół, łóżko, wszędzie walają się jakieś kosmetyki. Tak naprawdę z tego wszystkiego, co ja Wam tu pokazałam, używam naprawdę kilku rzeczy, tak? Jak sięgam po jakiś tam puder, to zazwyczaj sięgam po ten sam, chyba że czasami dla przyzwoitości, a to dzisiaj umaluję się na przykład tamtym, tak? Skoro go mam i on leży, żeby się nie marnował. Reasumując, według mnie, z tego co tutaj Wam pokazałam i z tego co tak sama obserwuję, nie ma gotowej recepty na przykład takiej, że nie inwestujcie w drogie kosmetyki, bo to jest nie warto, albo inwestujcie tylko w drogie, bo taniej mi zrobicie sobie krzywdę. Są pewne kosmetyki, według mnie, tak jak na przykład podkłady do twarzy, czy kosmetyki do zadań specjalnych, tak jak na przykład rozświetlacz, które z pewnością warto zainwestować, żeby osiągnąć pożądany efekt. Natomiast pomadki, jeżeli no po prostu kolorów jest mnóstwo, my te pomadki zmieniamy często, raz takie, czy właśnie cienie do powiek, czy lakiery do paznokci. Wydaje mi się, że nie trzeba inwestować w jeden drogi produkt, bo my chcemy mieć tych produktów dużo do wyboru. Ja bym zainwestowała w podkład, w tusz, w rozświetlacz, a może właśnie w bazę do podkładu. Natomiast cienie, pomadki, błyszczyki, lakiery, myślę, że spokojnie można testować takie za 13 zł. Można sobie robić gotowe palety w Inglocie. Super rozwiązaniem są też te właśnie palety, to wychodzi nas najtaniej, takie gotowe, czyli tak, cienie, ja akurat sobie tutaj skompletowałam matowe, taki bazowy i ciut ciemniejszy do załamania powieki. Tutaj są z delikatnym błyskiem, te dwa, taki kolor bardzo ładnie podkreśla niebieską tęczówkę i tutaj mam róż z rozświetlaczem i brązer. Słuchajcie, ja bardzo często nakładam podkład, robię makijaż twarzy tą paletą, używam tusz, jakiś błyszczyk czy jakąś delikatną pomadkę i wychodzę. Także wiadomo, że nie malujemy się na co dzień tym wszystkim, co mamy. Jaka jest konkluzja, słuchajcie? Co Wy o tym sądzicie? Napiszcie mi w komentarzach. Czy Wy lubicie inwestować dużo w drogie produkty i macie na przykład, nie wiem, 5 produktów w kosmetyczce, ale takich z najwyższej półki? Czy właśnie testujecie sobie produkty drogeryjne, a takie sztampowe, takie drogie macie na przykład swoje ulubione kilka? Ja ze swojej strony uważam, że podkład, tusz do rzęs i
właśnie na przykład, jeżeli na co dzień używacie pomadka do błyszczyka, warto wtedy zainwestować w coś droższego, a jeżeli malujecie się codziennie czymś innym, to tylko należy zainwestować w te bazy, w ten bazowy makijaż, natomiast w całą kolorówkę to można sobie szaleć i wybierać dowolnie. Także pamiętajcie, tańsze nie zawsze znaczy gorsze, droższe nie zawsze znaczy lepsze. Dziękuję Wam za oglądanie, do zobaczenia, pa!